Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na gali Fame MMA 9. Ze mną hejter po niestety przegranej walce z Zabierskim. Witam, witam. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Walka bardzo bliska. Wydaje mi się, moi trenerzy stwierdzili też, że jest to walka wygrana, ale nie jestem sędzią. Zaufajmy tutaj sędziom, że wygrał to on, lecz wydaje mi się, że dwie rundy były dla mnie, nie? No ale cóż, on jest... Czyli pierwsza i trzecia, rozumiem, tak? Tak, tak, ale on jest nowym rywalem, może po prostu sędziowie byli przychylni i może była różnica tam w punktach, jakaś mała różnica w punktach po prostu i dlatego przegrałem, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale pokazałeś bardzo dobre jiu-jitsu, tam to przechodzenie z pozycji do pozycji, próba trójkątów, próba tipi, tak, czyli tego ściskania tam kolanami, tak, próba balak, no jednak odrobiłeś to zadanie domowe i widać, że coraz lepiej to wygląda. Znaczy ja zrobiłem, szczerze, nie zrobiłem za dużo tych treningów, powinienem zrobić ich więcej, ale jednak czuję się troszeczkę tutaj niedoceniony, ponieważ jednak dwie rundy były dla mnie, tak mi się wydaje, więc troszeczkę tutaj jestem czuję się niedowartościowany trochę przez tą decyzję. No rywal tam w stójce chyba był troszkę lepszy od ciebie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czułeś tam lekko jego przewagę w tej stójce? Tutaj oko podbite, gdzieś warga ubita, no ale też tam próbowałeś oddawać. No to takie cepeliady były, kolokwialnie mówiąc. Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, kto teraz udziela wywiadu, a kto leży u medyków, tak? Więc to jest też ta różnica, że ja jestem żwawy, mógłbym wyjść jeszcze raz, a on leży na plecach padnięty u medyków, tak? Więc to jest troszeczkę tutaj, wydaje mi się, lekkie niedocenienie mnie. Okay. Powiedz mi, tam no dużo było tych akcji parterowych. Czułeś gdzieś, że tam było bardzo blisko? Ja widziałem, jak trzymałeś tu tipi tam, to aż te twoje nogi drżały po prostu, aż tam chyba tyle siły w to wkładałeś, że się trochę bałem, że się strasznie spompujesz i nie będziesz miał siły dalej walczyć. Znaczy ja mam coś takiego, że jak już czuję, że coś jest, że coś siedzi, to trzeba to docisnąć do końca, dokręcić i nieważne, czy tam się spompuje, czy nie, ale jednak przerwał sędzia tak i jednak wygrał on. No trudno, no co mam powiedzieć. Będę się odwoływał od tej decyzji, na pewno będę chciał rewanżu. No ale widać było, że twój rywal jednak tych treningów parterowych chyba nie robił za dużo, bo jednak nie czuł tego. Nie odrobił, ale w stójce nie mówię, poleciało kilka tych cepów, nie powiem, ale jednak dwie rundy były moje. Tam jak to wyglądało z wagą? Tam rywal chyba był cięższy trochę od ciebie, nie? Ja podwyższyłem wagę, nażarłem się przed wagą, a on przed wagą nic nie jadł kompletnie. Wydaje mi się, że teraz na ten moment jest waga gdzieś moja 72,3, a jego 82,3, coś takiego. No to powiem ci, że tak bliska walka z 10, no rywal 10 kilo więcej, no to naprawdę szapoba, bo no, wiesz, warunki fizyczne no, na twoją niekorzyść. Nie wiem, dam jeszcze tą walkę do sprawdzenia jakimś sędziom. Zobaczymy jeszcze ostatecznie dla mnie decyzję, jaką oni powiedzą i tyle. No, tutaj nie mogę nic podważać, bo zadecydowali tak, no i trudno. Ale ze swojego występu, jako pokazanie się w oktagonie, chyba możesz być zadowolony. Powiem ci, że zadowolony mogłem być z drugiej walki mojej w tej federacji, ponieważ też przetrwałem 3 rundy z zawodnikiem dużo lepszym ode mnie. A z zawodnikiem, który wchodzi pierwszy raz i z nim przegrywam, nie jestem zadowolony. No ale trzeba powiedzieć, że jednak masz serce do walki i generalnie, no wiesz, ludzie nie dają ci w tych walkach wiele szans, a wchodzisz i kurde, pokazujesz charakter i wygląda to bardzo dobrze. Tak czy siak jestem troszeczkę zawiedziony, nie? Tak czy siak, no trudno, no. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Mogę to tutaj tak stać i gadać, że coś poszło nie tak, że zła decyzja, ale jednak była taka decyzja, przegrałem, trudno. No. To powiedz jeszcze na koniec, co trenerzy mówili ci po tej walce? No trenerzy stwierdzili, że... tam trener już... Łukę? Już krzyczy Łukę, tak. Trenerzy stwierdzili, że jest wygrana moja, nie? Czuję się troszeczkę też poniekąd wygrany, bo tak jak mówię, no... Było tam troszeczkę tych ciosów, było troszeczkę parteru. Pokazałem coś, a on tam za dużo, wiesz... No nie wiem, co tutaj mogę więcej powiedzieć, nie? Trudno, będę się odwoływał, będę chciał rewanżu. Dobrze. Mariusz, bardzo dziękuję. W takim razie nie męczę i wszystkiego dobrego w kolejnych walkach. Dziękuję.